Hej, witajcie! Przyszłam do Was dzisiaj, żeby pokazać Wam kilka nowości w moim makijażu. Kilka produktów, które ostatnio się u mnie pojawiło. Na przebitkach będziecie widziały, jak one sprawują się i w jaki sposób je nakładam na twarz. Pierwsza jest to baza pod podkład Baby Skin Maybelline Instant Pore Eraser. Jest to baza, która ma wyrównywać koloryt skóry, zamykać porozszerzane pory, stwarzać wrażenie takiej tafli i być doskonałą bazą pod nakładany na nią podkład. Baza ma pojemność 20 ml, jest silikonowa, bardzo ładnie się rozprowadza i bardzo fajnie współpracuje z podkładami. Kolejnym produktem jest BB Cream z Clinique Age Defense SPF 30. Ja mam w odcieniu 03. To jest krem, do którego ja wracam. To jest krem, który miałam również w zeszłym roku. Bardzo delikatnie kryjący krem, pielęgnacyjno-ujednolicający strukturę naszej skóry, ładnie się wchłania. Ja go używam głównie z Beauty Blenderem, bo wtedy uzyskuję taką spójność między skórą a właśnie tym produktem i takie ładne wtopienie, naturalny efekt właśnie makijażu na skórze. Bardzo ten krem lubię i kiedy nie muszę używać podkładu, to używam zdecydowanie kremu BB. Kolejnym produktem, niestety myślę, że jeszcze niedostępnym w Polsce, ja jestem już szczęśliwą posiadaczką palety Maybelline The Blushed Nudes. Jest to tak piękna paleta, ona jest po prostu jakby stworzona dla mnie. Jest to paleta 12 cieni z takimi nieciekawymi aplikatorami, których ja nie będę na pewno używała. Jest to paleta rozbielona, wszystkie cienie są takie delikatnie wpadające w róż, w złoto, rozbielone, pudrowe, takie miękkie, bardzo, bardzo ładna paleta, zdecydowanie idealnie wtapia się w moją ulubioną kolorystykę, bardzo, bardzo jestem z niej zadowolona i od jakiegoś czasu wszystkie makijaże, które mam w filmikach, wykonuję właśnie tą paletą, jest przepiękna, także jeżeli będzie w Polsce, to polecam, bo jest na pewno godna zainteresowania. Kolejnymi produktami, jakie chciałabym Wam pokazać, to są produkty firmy Rimmel. Firma Rimmel ostatnio przysłała mi do testów te trzy produkty do makijażu oka. To jest tusz i dwa cienie w kremie z linerami w końcówkach. Tusz jest bardzo, bardzo dobry. Ja już od kilku dobrych tygodni go używam. On pięknie rozdziela rzęsy, właśnie ich nie skleja, nie pogrubia ich, tylko je właśnie rozdziela i bardzo ładnie wyczesuje. Zwykła szczotka, nie silikonowa, dużą ilość rzęs naraz można tym tuszem malować. Ja jestem bardzo z tego tuszu zadowolona. Cieszę się, że mogłam go przetestować i jest to pierwszy tusz Rimmel, jaki w ogóle miałam w swoich zbiorach kosmetycznych, także pierwszy i od razu in plus. Kolejne produkty to są właśnie te cienie, o których Wam mówiłam. Z jednej strony jest cień w kremie, z drugiej strony jest liner. Tym brązowym linerem wykonałam sobie kreskę, którą delikatnie roztarłam pędzelkiem kulkowym. Zobaczcie, jak pięknie te produkty są napigmentowane. Naprawdę są bardzo, bardzo ładne. Z tej strony to, co Wam pokazuję, to jest cień, którym właśnie możecie sobie całą powiekę pokryć, ewentualnie rozblendować. Bardzo łatwo się nakłada i pigmentacja jest naprawdę genialna. A to są z drugiej strony linery. I tym właśnie brązowym linerem wykonałam sobie kreskę w tym makijażu. Zobaczcie kolorystykę i łatwość, z jaką sunie po skórze. No świetne. Tych linerów, tego niebieskiego jeszcze nie używałam, bo myślę, że jest to taki bardziej kolor na lato. Ten brązowy właściwie używam w każdym makijażu, w którym chcę zrobić sobie brązową kreskę. Bardzo fajne produkty. Thank you.
Zobaczymy oczywiście dalej, jak się będą spisywały u mnie. Kolejnym nowym u mnie produktem jest kredka z Golden Rose Miracle Pen Contour Lips Brighten Eye Look, czyli rozjaśniająca kredka na linię wodną i poprawiająca kontur ust. Ja rozumiem, że tu chodzi właśnie o takie zarysowanie łuku kupidyna, coś w formie rozświetlacza. Bardzo podoba mi się to, że ta kredka jest cielista, ona nie jest ani biała, ani kremowa, ja nie wiem, czy w ogóle będzie widać, ona po prostu ma kolor ciała i w momencie, kiedy nakładamy ją na linię wodną, ona ładnie to spojrzenie otwiera, te zaczerwienienia niweluje, ale jednak się nie odcina właśnie, nie jest biała, nie jest kremowa, jest praktycznie niewidoczna, ma bardzo fajną trwałość, kupiłam ją jakiś czas temu za około 7 zł na stoisku Golden Rose i bardzo Wam polecam. Kolejnym produktem jest produkt do brwi, to jest produkt też z Golden Rose Eyebrow Powder z witaminą E. To jest ten cień w kremie do brwi, nie w kremie, cień w pudrze tak naprawdę do brwi. Ja mam odcień 104, w tej chwili też mam wykonany makijaż tym właśnie produktem. Jestem z niego bardzo zadowolona, wyczesuję go później bezbarwnym żelem, który również jest u mnie nowy, to jest Miss Sporty Just Clear Mascara i właśnie ten cień do brwi. Świetna trwałość, bardzo ładnie się utrzymuje, rysunek brwi jest taki miękki, nie bardzo zarysowany, a jednocześnie ładnie wypełnia jakieś luki i ubytki w brwiach. Pewnie będziecie pytały, z jakim pędzelkiem użyłam tego produktu. Użyłam go z pędzelkiem Sephora Eyeliner Biscuit 15. Ten pędzelek jest bardzo stary, także nie wiem, czy one jeszcze są dostępne w Sephorze, ale jeżeli Was interesuje, to polecam sprawdzić. Ostatnie produkty, które są u mnie nowe, to jest pomadka z Maybelline w kolorze 655 Darling Nude. To jest pomadka matowa, która w tej chwili też gości u mnie na ustach. To jest pomadka nude o wykończeniu matowym, natomiast na ustach zsunie bardzo kremowo i mam duży komfort właśnie użytkowania tej pomadki, bo ona nie wysusza mi tak bardzo ust. I mój absolutny faworyt jest pomadka już mocniejsza, pomadka kremowa z Bobbi Brown w odcieniu 35 Uber Rose. To jest pomadka, którą również pokazałam Wam w tym filmiku, jak kremowo, jak miękko sunie po ustach i mocniejszy po prostu rysunek daje. Uważam, że jest idealna do szarości na jesień. Kolejną i ostatnią tak naprawdę nowością jest Gabbana 14, to jest zapach inspirowany kartami Tarota. Zapach ciepły, korzenny, idealny na jesień, także wykończenie mojego makijażu. Nie mogłoby się obejść bez użycia perfum, także to Wam też zaprezentowałam na końcu. Proszę, nie liczcie tylko ilości psiknięć i razów użytych perfum, bo nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa. Jeżeli Wam się filmik podobał, zapraszam Was do kciuków w górę. Jeżeli macie ochotę na więcej tego typu filmików na moim kanale, piszcie mi proszę w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.